List 23. Mój drogi Piołunie, przez to dziewczę i jej odrażającą rodzinę, pacjent poznaje z każdym dniem coraz więcej chrześcijan, i to niestety chrześcijan naprawdę inteligentnych. Skutkiem tego przez dłuższy czas nie będziemy mogli usunąć z jego życia uduchowienia. Z tym musimy się pogodzić. Wobec tego, jednak, trzeba się starać popsuć. Za wszelką cenę to uduchowienie. Bez wątpienia ćwiczyłeś nieraz na piekielnym poligonie przekształcanie się w anioła światłości. Obecnie nadeszła najwłaściwsza pora, by próbę tę podjąć w obliczu nieprzyjaciela. Świat i ciało zawiodły nas. Pozostaje trzecia siła, a skutek tego trzeciego rodzaju jest najwspanialszy ze wszystkich. Zrujnowany wewnętrznie święty, faryzeusz, inkwizytor. Lub magik, dostarcza piekłu o wiele więcej rozrywki niż pospolity tyran lub rozpustnik. Biorąc pod uwagę krąg nowych przyjaciół twego pacjenta, dochodzę do przekonania, iż najszczęśliwszym punktem do podjęcia ataku byłyby zagadnienia z pogranicza teologii i polityki. Kilku z jego nowych przyjaciół jest bardzo czułych na punkcie społecznych konsekwencji religii. Sama w sobie jest to rzecz zła. Można to wykorzystać jednak na dobre. Zwróć uwagę na fakt, że znaczna część pisarzy chrześcijańskich o nastawieniu politycznym sądzi, iż chrześcijaństwo już w bardzo wczesnym stadium swego rozwoju zaczęło zbaczać z drogi i oddalać się od doktryny swego założyciela. Obecnie nadszedł czas, Byśmy tę ideę raz jeszcze spożytkowali jako podnietę do ponownego wskrzeszenia koncepcji historycznego Jezusa, którego należy szukać na drodze odrzucenia późniejszych naleciałości i przekręceń, a następnie przeciwstawić całej chrześcijańskiej tradycji. W ostatniej generacji forsowaliśmy konstrukcję tezy o historycznym Jezusie w duchu liberalnego humanitaryzmu. Obecnie Formujemy nowego historycznego Jezusa, skonstruowanego według idei marksistowskich, katastroficznych i rewolucyjnych. Korzyści z tych konstrukcji, które zamierzamy zmieniać mniej więcej co lat trzydzieści, są wielorakie. Przede wszystkim kierują one ludzką pobożność ku czemuś, co w rzeczywistości nie istnieje, ponieważ każdy historyczny Jezus jest niehistoryczny. Dokumenty tyczące postaci Jezusa mówią to, co mówią i nic nie można do nich dodać. Dlatego każdy nowy historyczny Jezus musi z nich być wydobyty przez pomniejszenie i przemilczenie w jednym punkcie, a wyolbrzymienie w innym. I przez ten rodzaj domyślania się, trafnego, to przymiotnik, którego uczymy ludzi używać w tym miejscu, za który normalnie nikt nie dałby grosza, lecz który wystarcza, aby co roku wyprodukować i rzucić na półki księgarskie galerie nowych Napoleonów, Szekspirów i Swiftów. Powtórę. Wszelkie tego rodzaju konstrukcje upatrują doniosłość posłannictwa historycznego Jezusa w jakiejś osobliwej teorii, którą on, wedle ich przekonania, miał głosić. Ma on być Wielkim człowiekiem, w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, przedstawicielem skrajnie ekscentrycznego kierunku myślowego, oferującym jakiś panaceum. W ten sposób odwracamy uwagę ludzi od tego, kim on w rzeczywistości jest i od tego, czego dokonał. Najpierw czynimy zeń wyłącznie nauczyciela, by następnie zataić całkowitą zgodę między jego nauką a nauczaniem wszystkich innych autorytetów moralnych. Nie możemy bowiem dopuścić nigdy do tego, by ludzie zauważyli, że wszelkich wielkich moralistów zsyła nieprzyjaciel nie po to, by ludziom uświadamiali rzeczy nowe, lecz by im przypominali i podawali w sposób bardziej zrozumiały pierwotne zasady moralne, nudne i oklepane, i by to czynili na przekór nam, którzy je ustawicznie zatajamy i spychamy w niepamięć my produkujemy sofistów on wskrzesza sokratesa by im przeciwdziałał trzecim naszym celem jest zniszczyć przez tego rodzaju konstrukcję zdrową pobożność realnej obecności nieprzyjaciela doświadczanej przez ludzi w modlitwie i sakramentach, my przeciwstawiamy tylko jakąś prawdopodobną, daleką, mglistą i tajemniczą postać kogoś, kto mówił osobliwym językiem i zmarł dawno już temu. Taka postać nie może już być przedmiotem religijnej czci. Zamiast stwórcy wielbionego przez stworzenia, mamy tylko lidera obwołanego przez swych zwolenników, a wreszcie nieprzeciętny charakter uznany przez rozsądnego historyka. Po czwarte wreszcie, tego rodzaju religia, oprócz tego, że jest niehistoryczna w tym, co sądzi o Jezusie, jest jeszcze fałszowaniem historii w innym sensie. Historyczne studium biografii Jezusa tylko jako biografii, nie doprowadziło jeszcze do obozu nieprzyjaciela ani jednego narodu, a z jednostek tylko nieliczne. W rzeczywistości materiały historyczne do pełnej biografii Jezusa są dla ludzi niedostępne. Najwcześniejsi wyznawcy nawracali się przez jedyny fakt historyczny z martwych wstanie i przez jedyną prawdę teologiczną odkupienie. Skierowaną przeciwko grzechowi, który u nich już wcześniej istniał, grzechowi nie przeciwko jakiemuś nowemu nakazowi mody w zakresie kostiumów maskowych wprowadzonemu przez jakiegoś wielkiego człowieka, lecz przeciwko staremu, oklepanemu i powszechnemu prawu moralności, którego ich nauczyły matki i nianki. Ewangelie Zjawiają się później i zostały napisane nie po to, by nawracać chrześcijan, lecz by budować dobrym przykładem już nawróconych. Historyczny Jezus zatem, jakkolwiek mógłby się wydawać w poszczególnym wypadku dla nas niebezpieczny, powinien być zawsze przez nas popierany. Jeśli chodzi o ogólny związek pomiędzy chrześcijaństwem a polityką, pozycja nasza jest bardziej delikatna. Z pewnością nie chcemy, aby chrześcijaństwo oddziaływało na życie polityczne ludzkości, ponieważ utworzenie czegoś w rodzaju prawdziwie sprawiedliwego społeczeństwa byłoby poważną klęską. Z drugiej strony trzeba nami to bardzo, tak urobić ludzi, by traktowali chrześcijaństwo i religię jako środek najlepiej oczywiście jako środek do kariery życiowej, lecz jeśli to się nie uda, jako środek do czegokolwiek choćby nawet do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. Cała rzecz polega na tym, żeby najpierw skłonić człowieka, by cenił sprawiedliwość społeczną jako sprawę, której domaga się nieprzyjaciel, następnie zaś doprowadzić jego umysł do takiego stanu, w którym zacznie cenić chrześcijaństwo tylko dlatego, że może ono wytworzyć społeczną sprawiedliwość. Nieprzyjacielem bowiem i jego prawdą nie można się posłużyć jako środkiem do celu. Ludzie lub narody, które uważają, iż można uaktywnić i zdynamizować wiarę po to, by następnie uczynić z niej narzędzie do stworzenia wzorowego społeczeństwa, mogliby z równym powodzeniem uważać, że drogi do nieba można by użyć jako krótszej drogi do pobliskiej apteki. Na szczęście stosunkowo łatwo udaje się zwabić ludzi w ten ślepy zaułek. Dopiero co znalazło mu pewnego chrześcijańskiego pisarza ustęp, w którym zaleca on swą własną wersję chrześcijaństwa, twierdząc, iż jedynie taka wiara może przetrwać śmierć starych kultur i narodziny nowych cywilizacji. Czy widzisz tę szczelinę? Wierz w to nie dlatego, że to jest prawda, lecz dla jakiegokolwiek innego powodu. Oto na czym polega gra. Twój kochający stryj krętacz.